Justyna Sieńczyło, nadal klan, coraz częściej w tym klanie znowu. Tak, bo zarabiam na odsetki od kredytów, które wzięłam, żeby wraz z mężem zbudować Teatr Kamienica, nie ukrywam. A poza tym bardzo lubię grać w tym towarzystwie i moja rola się rozwija i mam co grać, no tak mogę odpukać. Kiedy o Teatrze Kamienica będzie tak głośno jak o Teatrze Polonia, Krystyna? Ja myślę, że mam nadzieję, że nie musi być głośno, ważne, żeby widz przychodził. Na razie nie przychodzi, ponieważ jest jeszcze nieotwarty. Myślę, że na wiosnę ruszymy, tutaj odpukuję, bo to jest uzależnione od różnych takich trudnych rzeczy, jak techniczne odbiory, rozliczenie unijnych pieniędzy, dotacji. Jeszcze jesteśmy w trakcie, więc ja wolę, wiesz, nie zapeszać, bo tyle mieliśmy trudnych momentów w budowaniu tego teatru, ale bardzo serdecznie Państwa zapraszam, bo będzie warto. Co na pierwszy ogień pójdzie? Co na pierwszy ogień? Na pierwszy ogień to jest tajemnica wielka. Proszę, zachęcam Państwa, żebyście obserwowali gazety, ale w każdym razie będzie to repertuar, który nie odbiera chęci do życia. No dobrze, spotykamy się na przyjęciu dyplomatycznym, żegnam ambasadora Ameryki tu w Warszawie, Wiktora Asza. To jest zaskakujące, że właśnie Wy jesteście tutaj, czy nie? Często na przyjęciach dyplomatycznych bywacie? Nie mamy na to czasu, nie ukrywam, ale zostaliśmy zaproszeni, a z racji tego, że jest zainteresowanie również tych kręgów naszym teatrem, więc myślę, że dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj, czujemy się zaszczyceni. Czyli co, w teatrze będzie wielka śmietanka, dyplomacja, biznes i tak dalej? Ależ nie, ja mam nadzieję, że i normalni ludzie. To normalni w tym sensie, że ludzie, którzy chcą przyjść do teatru i chcą się na chwilę zatrzymać, bo tam, przypominam, będzie można zostać dłużej, będzie można sobie się napić kawy, herbaty, coś zjeść, posłuchać jakiegoś jazzowego koncertu, czy zobaczyć kabaret po spektaklu. A na razie jakiś wypoczynek się szykuje z synami? Chyba żartujesz. Nie? Chyba żartujesz. Te kredyty trzeba spłacać. Chyba żartujesz. Nie da rady, trzeba po prostu... Dzieciaki za chwilę mają ferie, no ale nie ma czasu na to, niestety. Chłopaki wiedzą, ale wyjeżdżamy ze spektaklem do Aten, więc chwilę odpoczniemy. I z dziećmi. Tak. Żeby pokazać Mekkę kultury. Będzie słoneczne. Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego i dla Państwa. Dobrego roku.